Most i dom w jednym miejscu. Taki piękny widok dla psów to grzech? Spotkania z filmem górskim. Galeria Władysława Jarockiego. Nowy klub sportowy w Zakopanem. O tym, że Generalna Dyrekcja Budowy Dróg planuje budowę nowego mostu na Zakopiance w Białymdunajcu, mówi się już od roku. Protesty mieszkańców w tej sprawie były nagłaśniane w ogólnopolskich mediach. Tymczasem od 3 tygodni na jednej z działek, na której mają stanąć przęsła mostu, w ekspresowym tempie zaczęły rosnąć mury nowego domu. Parę lat temu staraliśmy się o pozwolenie, o warunki zabudowy i tak dalej już od kilku lat. W zeszłym roku dostaliśmy uzgodnienie z Generalnej Dyrekcji, że wyrażają zgodę, mamy pismo, na którym piszą, że uzgadniają warunki zabudowy dla inwestycji, która tutaj ma być dla domu. Tak samo warunki zabudowy wydał wójt już w zeszłym roku, no i od tego czasu staraliśmy się o plan budowy, no i w zeszłym miesiącu otrzymaliśmy ze starostwa decyzję pozytywną na budowę domu. Wójt gminy tłumaczy, że 2 lata temu, kiedy inwestor zwrócił się do gminy o warunki zabudowy, nie było jeszcze decyzji o budowie mostu. Decyzja lokalizacyjna w sprawie tego mostu została wydana dopiero w lipcu tego roku przez pana wojewodę małopolskiego. Zaskakujący jest więc fakt, że starostwo powiatowe wydało zgodę na budowę domu w miesiąc po decyzji wojewody. Jakoś musiało się tak zdarzyć, że przy wydawaniu kolejnych warunków tamta decyzja nie została anulowana i równolegle toczyły się 2 odrębne postępowania dotyczące tej samej działki. Sami jesteśmy tym zaskoczeni. Myśmy oczywiście nie mieli świadomości o tym, że wydajemy taką decyzję, jeżeli chodzi o decyzję na budowę tego jednorodzinnego domu. Prowadzimy u siebie już audyt wewnętrzny, badamy szczegółowo tą sytuację, jak to było możliwe. Również rozmawialiśmy z panem wojewodą, że ta sytuacja musi być do końca zbadana i wyjaśniona, ponieważ no, taka sytuacja absolutnie nie powinna się zdarzyć. Starostwo unieważniło wydane przez siebie pozwolenie na budowę domu i obecnie Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi procedurę wstrzymania nielegalnej budowy. Do dzisiaj nie dostaliśmy żadnego powiadomienia o tym, żeby po prostu ani nie było żadnego listu, nic nie dostaliśmy jeszcze na ten moment nic nie ma. Może wysłali, ale my jeszcze tego nie mamy. A jeżeli to do Państwa dojdzie, to co zrobicie? No to będziemy się od tej decyzji odwoływać, bo na pewno od decyzji zawsze jest jakaś możliwość odwołania się, więc będziemy się odwoływać, dlatego że wszystko, zachowaliśmy wszelkie warunki, które były potrzebne do uzyskania planu i do momentu, kiedy wszystko było dobrze, czas na odwołania pani w starostwie wyznaczyła taki i taki, do tego momentu nikt się nie odwoływał. O tym, że tam będzie most, to wie chyba już cała Polska. Jak to jest możliwe, żeby urzędnicy starostwa o tym nie wiedzieli? To właśnie wyjaśniamy wewnątrz urzędu. Schronisko dla bezdomnych psów działa w Nowym Targu już od 20 lat. Z możliwości umieszczenia tu zwierząt korzysta wiele przyległych gmin. W schronisku jednorazowo przebywa od 400 do 450 psów. Pracownicy sprzątają, karmią, lekarz przyjeżdża w tę stronę weterynaryjną, załatwia, jeśli jest taka konieczność. No i jeszcze trzeba dowóz piesków, dowóz karmy, no i przygotowanie jedzenia. Także praktycznie no, jest sporo godzin pracy. Wstajemy po 6, kończymy gdzieś o 22. Schronisko cieszy się dobrą opinią. W ciągu 1 miesiąca udaje się pozyskać 50 nowych właścicieli psów. Jednak bezdomnych zwierząt ciągle przybywa. Właściciele chcieliby, aby schronisko mogło przyjmować 2 razy więcej czworonogów. Na powiększenie ośrodka nie zgadzają się jednak mieszkańcy dzielnicy. Tutaj nie jest kłopot ze schroniskiem, z systemem, w jaki sposób jest prowadzony. Te psy nigdy nie są wyprowadzone. Tej zimy zamarzły. Przy stopniach 37-40 stopni te psy w ogóle nawet nie szczekały, tylko jęczały. I tu nikt tego nie widzi. Kłopot jest ze ściekami. Do grudnia tamtego roku w ogóle nie były wywożone. Od 1992 roku brak kompletnie
ekranów. My tu nie, że nie chcemy psów, tylko chcemy, żeby to było normalnie prowadzone. Właściciele schroniska nie chcą komentować zarzutów. Twierdzą, że tylko winni się tłumaczą i przypominają, że działalność schroniska jest nieustannie kontrolowana przez odpowiednie instytucje. Zastępca burmistrza Nowego Targu sam wziął dwa psy ze schroniska. Fajnie się chowają po prostu i uważam, że były bardzo zadbane jak na te warunki, jakie oni mogą zaoferować. Oprócz zarzutów dotyczących złych warunków w schronisku, mieszkańcy postulują o całkowitą likwidację schroniska i przekwalifikowanie terenów z rolniczych na turystyczne, tak aby można było tu budować pensjonaty. W ich petycji można przeczytać: jest to teren tak piękny widokowo na Tatry i całą Dolinę Podhala aż po Pieniny, którą w tej chwili udostępnia się niestety tylko dla psów. Aż grzech. Powiadomiliśmy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w celu zrobienia kompleksowej kontroli. Na dziś nie ma stanowiska w tej sprawie o uczestnictwie, no i czekamy, bo to jest kwestia ostatnich tygodni. Obycie tego schroniska, a w szczególności w zakresie ewentualnie jego rozbudowy, ostatecznie rozstrzygnie Rada Miasta poprzez uchwalenie planu miejscowego. Na tegorocznych 8 spotkaniach z filmem górskim można było zobaczyć 22 godziny filmów konkursowych oraz 10 godzin filmów pozakonkursowych. Wszystkie te filmy są z różnych części świata, starannie dobrany materiał. W tym roku mamy gości z Austrii Ines Papert, z Niemiec Barbara Zangerl oraz Thomas Huber. Ten ostatni szczególnie jest wart podkreślenia, gdyż to chodząca niemalże legenda wspinania wspólnie ze swoim bratem Aleksem. Spotkania z ludźmi są zawsze bardzo ważne. Jesteśmy wspaniałą, liczną społecznością. Spotkałem tutaj wielu świetnych wspinaczy. Z Polakami wspinałem się 10 lat temu w Summit Valley. Teraz w Zakopanem spędziliśmy razem świetne chwile. Spotkania są dobrą okazją do wspominania sukcesów, ale również i porażek, chwil, które spędzamy w górach. Z tych festiwali, które nie organizuje miasto, a organizują jakieś stowarzyszenia, to jest obok Muzyki na Szczytach najważniejszy festiwal. Nagroda burmistrza miasta Zakopane Goodbye Tibet. Nagroda dyrektora TPN Erhard Loretan Wdychając zapach nieba. Reżyseria Penal TPN, produkcja Radio Telewizji Swiss. Grand Prix spotkań z filmem górskim Sztuka Wolności. Reżyseria Wojtek Słota i Marek Włosowicz, Polski Instytut. Jeszcze tylko do końca października będzie można oglądać obrazy Władysława Jarockiego. Galeria jego prac mieści się przy Muzeum Jana Kasprowicza na Charendzie. Młodsza córka poety została żoną malarza. Anna i Władysław Jaroccy po ślubie wyjechali ze Lwowa do Krakowa, gdzie Jarocki otrzymał posadę profesora na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i tam mieszkali do końca życia. Malarz zmarł w roku 1965. W tym czasie często bywali na Charendzie. W jednym z pomieszczeń Jarocki urządził sobie pracownię malarską i gdy zmarł, jego żona postanowiła urządzić w tym domu pracownię, galerię jego obrazów. Galeria rozpoczęła działalność pod koniec lat 60. Jest czynna czasowo przez parę miesięcy w roku. Ponownie otworzy swoje podwoje wiosną, przedstawiając całkiem nową ekspozycję prac tego nieco zapomnianego malarza. 2 tygodnie temu w Wiśniczu, na zawodach mieszanych sztuk walki, Mariusz Kuczek zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii. Wystartowałem za kolegę, za Marcina Kalatę, którego przygotowywałem. Dostał na treningu kontuzji. No i postanowiliśmy, że ja wystartuję. Nie byłem na to przygotowany, ale psychicznie się do tego w ciągu tygodnia przygotowałem i wystartowałem. Była to walka finałowa z Sebastianem Ledwigiem. Jest to osoba, która trenuje bardzo długi okres czasu kickboxing. Jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki i silny. Ten sukces zmobilizował działaczy i sportowców do utworzenia klubu sportowego Spartacus. Przyłączyć może się każdy.
Kto będzie chciał mieć zajęcie, trenować, ktoś z jakiejś dyscypliny ćwiczył, ktoś judo, ktoś karate i tak dalej. Mamy kontakty teraz z chłopakami z Polski, będziemy się wymieniać doświadczeniami. Będziemy różne robić po prostu zgrupowania, to oni do nas będą przyjeżdżać. W planach jest również organizacja gali MMA na wybiegu Wielkiej Krokwi. Na tą galę przychodzą naprawdę tysiące osób. Dużo ludzi spieszy stąd gazet medialny, celebryci, politycy i tak dalej. Jest to bardzo modne. Także jakby się osiągnęło taką galę w Zakopanem, to jest bardzo duża reklama i dla Zakopanego. Klub rozpoczął treningi w hali Centralnego Ośrodka Sportu. Będzie je konsultował Mirosław Okiński, były trener Mariusza Pudzianowskiego.